przetrwania. Dzielenie tak, świadkowie Jehowy to Biblię czytają, gdzie za nami i świadkowie będą zwani z radia na antenie, a mający coś ważnego do powiedzenia. Myślę też, że wszyscy zauważają to ogólnopolskie i ogólnonarodowe komunikowanie się, dialog, by dochodzić do komunio, to jest zjednoczenia w prawdzie i miłości. To jest niezwykła sprawa, to jest fenomen. Oby to radio i telewizja nigdy nie zamilkły z braku pomocy słuchaczy. Jak przesłać pomoc? Najlepiej na konto, które można znaleźć w naszym dzienniku, miesięczniku w naszej rodzinie, wydawanym przez Fundację Nasza Przyszłość, w internecie, na stronie internetowej Radia Maryja, w teletekście telewizji Trwam, w naszych folderach i przekazach wysyłanych do Was i rozprowadzanych w biurach i kołach Radia Maryja. Uważajmy na źródło pochodzenia, żeby nam nikt nie zaszkodził i nie wprowadzał fałszywych kont, by nikt nie szkodził tak Radiu Maryja i Telewizji Trwa. Obecnie mamy konto dewizowe w Toruniu i na nie prosimy o wpłaty dewizowe. Prosimy o systematyczną pomoc. Konto na euro. EUR myślnik PKO BPSA, drugi oddział Toruń. Numer 65 10 20 50 11 00 00 96 02 01 05 72 98. Powtarzam numer konta 65 10 20 50 11 00 00 96 02 01 05 72 98. Konto dolarowe. Dolary amerykańskie myślnik PKO BPSA numer 13 10 20 50 11 00 00 93 02 01 05 73 14. Powtarzam numer konta 13 10 20 50 11 00 00 93 02 01 05 73 14. Ofiarodawcy spoza Polski przed numerem konta winni dopisać symbol PL, a po numerze SWIFT, czyli SWIFT, myślnik BPKO PLPW, pisane razem. Powtarzam, SWIFT, myślnik BPKO PLPW. Drodzy Państwo, zapraszam teraz do wysłuchania korespondencji ze spotkania opłatkowego Rodziny Radia Maryja, jakie odbyło się na Florydzie. Korespondencję zrealizował, był tam obecny i nam ją oczywiście przesłał ojciec Jan. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja z Florydy, z miejscowości Korona. Tutaj właśnie dzisiaj spotkała się rodzina Radia Maryja na swoim dorocznym spotkaniu. Tak jak wspominam, jesteśmy w Koronie, a Korona to miejscowość, która powstała tutaj, założona przez Polaków. Założona przez Polaków, którzy przyjechało tutaj około 40 rodzin i pierwsza rzecz to sobie wybudowali kościół i przywieźli obraz Matki Bożej Sołoczewskiej, Matki Ojczyzdrowskiej i kościół był podezwany Matki Bożej Królowej Korony Polskiej. To oryginalny tytuł był nad drzwiami. Stąd nazwa Korona. Ale amerykański proboszcz, kiedy przyjechał, zaczął malować ten kościół, na rzecz jakieś 20 lat przeszło temu,
ten tytuł wyrzucił i dał St. Mary's. Tylko tyle, bo nie lubię długich takich tytułów. Ale oryginalny tytuł to jest Kościół pod zeznaniem Matki Bożej, Królowej Korony Polskiej. Jest to nazwa korona tej miejscowości. I warto zwrócić uwagę, że ta nazwa pisana jest po polsku, tak jak my piszemy. Tak, nazwa jest, jak się dojeżdża tutaj do pobliże Kościoła, już pisze korona. I jak się zjeżdża z Highway 95, która na Old Dixie Highway, jest korona, pisze, żeby jechać na zachód. To znaczy, że jest to miejscowość założona przez Polaków. I tutaj od wielu lat pracują ojcowie karmelici. Od 1988 roku, od 7 czerwca, od 16 lipca posiedziliśmy pierwszą kaplicę, bardzo malutką, pod zamienioną kaplicę. Choć ksiądz Sybra nam poświęcił i to jest 16 lipiec 1988, to data naszego tutaj powstania w koronie. Myśmy już na ten temat wielokrotnie rozmawiali, ojcze Józefie. Jest okazja, żeby może kogoś pozdrowić jeszcze. No, ja pozdrawiam wszystkich moich kochanych współbraci zakonnych, zwłaszcza ojca Plazida, ojca Melchiora, ojca Eugeniusza, którzyśmy razem studiowali teologię i już jest 54 lata, będzie 22 czerwca naszych siedzeń kapłańskich. No i moich 84 lata życia już będzie, no i w koronie od 1988 roku. No, ja jestem wielbicielem Miłosierdzia Bożego, jakim, bo kiedy w 1915 roku w sobotę przed niedzielą Miłosierdzia Bożego wieszałem obraz Matki Bożej, Miłosierdzia Bożego w kaplicy, byłem sam. Szatan chciał mnie zabić. Dosłownie, bo musiałem wyjść na ołtarz, a wszystko usunąłem, tylko pulpit żelazny zostawiłem, bo mi nie był na drodze. I kiedy zrobiłem frymę 7 stóp wysoką i na niej zawiesiłem flagę polską, a na tle tej flagi powiesiłem obraz Miłosierdzia Bożego, 8 stóp na 4 stopy duży. I kiedy schodziłem, ukląkłem tylko, żeby dostać drabinkę, straszna siła rąbnęła mnie prosto na ten pulpit żelazny, przecięła mi tu część głowy i od razu pchnęło mnie na stopnie, na ziemię, z ołtarza. Ale ja pomału wstałem, usiadłem na ławce. Jezus, co się tu dzieje ze mną? Lech mi się leje, mówię, no ja muszę iść do klasztoru. Wyszedłem, wziąłem tą drabinkę, wyszedłem tylko za drzwi, jak mnie rąbnął na cement, tak, że mnie biodro złamał. No już nie, to było jakieś 20 do północy. No już nie mogę się ruszyć. Za jakieś minuty podjeżdża samochód, dwóch młodych mężczyzn wychodzi. Father, you need help. Ty potrzebujesz pomocy. Je, zanieść mnie do klasztoru, bo ja nie mogę iść. Zanieść mnie do klasztoru. I karetka mnie zawiozła do szpitala. Chodziło szatanowi, żeby rozbił mi głowę, ale ja zacząłem chodzić jeszcze. Pchnął mnie na ziemię, jeszcze chodzę. To jak mnie pchnął już za drzwiami na cement, to przestałem chodzić. No jakby nie przyszły. Kto przysłał tych ludzi 20 do północy, tych samochód? Kto przysłał? Miłosierdzie Boże. Wyszło, że mnie zabrali, bo jakbym dodał, że bym trup. No. No tak, i dlatego właśnie w tym ośrodku jest ich. Po wyjściu z 2 miesiące rehabilitacji w Manelce, wyszedłem z rehabilitacji, po miesiąca od razu wziąłem katalog figur religijnych i na stronie 32 znalazłem figurę Matki Bożej i Miłosierdzia Bożego, 3 stopy wysokie. Zadzwoniłem do Fore de Deo, czy mają figurę Miłosierdzia, ja chcę figurę Miłosierdzia Bożego 7 stóp. Czy mi zrobicie to? Zrobimy, to proszę przysłać mi cenę. Po 4 dniach przyszła cena 14 tysięcy. Ale jeśli mamy zacząć, to 50% depozyt musi być dany. W ciągu tygodnia uzbierałem 7 tysięcy w MIG i wysłałem im te 7 tysięcy. We wrześniu już miałem figurę Miłosierdzia Bożego na parkingu. I 3 kwietnia 2016 roku było poświęcenie figury Miłosierdzia Bożego w roku Miłosierdzia Bożego. To piękne świadectwo wiary i
po prostu Bożej opatrzności, miłosierdzia Bożego. Żeby ta figura powstała, bo inaczej to by jej nie było. Tam. Bóg zobacz, księży, Ojcze Józef jest za wszystko. Piękną figurę miłosierdzia Bożego mamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ojciec Artur Hojda, karmelita Bos z klasztoru w Koronie na Florydzie. W dniu dzisiejszym mieliśmy ogromną radość tutaj w klasztorze gościć właśnie ojców z Radia Maryja, gościć Radio Maryja. Bardzo dobry odbiór tej przez naszą Polonię, niewielką, ale bardzo ciepłe przyjęcie. Myślę, że ojcowie to potwierdzą. Cieszymy się z tego bardzo. Gdy korzystając z okazji, to chciałbym powiedzieć, że tutaj Polonia modli się bardzo za Polskę. Ja na to naciskam, żeby nasi tutaj parafianie modli się za Polskę we wszystkich intencjach. Wiem, że tam jest teraz taki duży nacisk, że to niby w Polsce faszyzm jest, czy tego typu historie. Musimy się modlić o wielką Polskę, świętą Polskę, Polskę, która jest przeniknięta obecnością Boga, bo Polska Bogiem silna to jest marzenie kardynała Wyszyńskiego, marzenie to była Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, i to myślę, że powinno być również marzeniem każdego Polaka, każdego patrioty, aby nasza ojczyzna, piękna ojczyzna Polska była silna, piękna, silna obecnością tutaj Pana Boga. I pozdrawiam wszystkich i proszę, zachęcam, błagam nawet, abyśmy się wszyscy modlili za Polskę, za naszą ojczyznę. Niech wszystkim słuchaczom Radia Maryja i wszystkim Polakom kochającym naszą ojczyznę błogosławi Pan Bóg Wszechmogący, Ojciec i Duch Święty. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Bóg zapłać. Szczęść Boże, nazywam się Barbara Hadala, to znaczy rozmawiam z Florydy. Chciałam ojcom i Radiu Maria podziękować przede wszystkim za Radio Maria, za telewizję Trwam i życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku, dużo sukcesów pracy zawodowej i błogosławieństwa Bożego. Oraz chciałam pozdrowić moją mamę Zofię Bartyzel i jej przemiłą sąsiadkę Zosię Rupik oraz również wszystkich moich znajomych, ciocie, kuzynki ode mnie i całą Polskę. Dziękuję bardzo. Proszę Pani, tutaj Pan Kazimierz mi podpowiada, że Pan jest tu organizatorką tego spotkania. No tak, troszeczkę staram się pomóc. No ale nie tylko pomóc, bo ktoś musi to wszystko zrobić, chociażby przygotować to spotkanie, które teraz już się kończy powoli. To po prostu koleżanki Alinka, Wiesia, Irenka, no i wszystkie resztę. Jestem najstarsza. Mam 87 lat i jestem samotna, ale naprawdę nie jestem samotna. To są wszystko moje dzieci. Kochają mnie, pomagają mi, także jestem naprawdę szczęśliwa, że mam ich tu z sobą. A mogła Pani się jeszcze przedstawić? Moje nazwisko jest Wiesława Lewandowska. Tak. Jestem wdowa, mój mąż tutaj zmarł, jest pochowany w kaplicy u matki Mother Seton. Także ja jestem codziennie u niego i przypominam mu, że no tak się stało. Mam 87 lat, więc nie ma się co dziwić. A może Pani chciałaby kogoś pozdrowić? Pozdrawiam moją rodzinę, mam bardzo chorego brata. Modlę się o niego i moje koleżanki też się modlą o niego. No i pozdrawiam jej mamę, bo to jest moja koleżanka, on ma 93 lata, więc my jesteśmy prawie sobie. Wspominamy nasze okrutne czasy z czasów okupacji. Mój ojciec był powstańcem Warszawy, mój teść był żołnierzem legionistą, miał zaledwie 19 lat, kiedy walczył w 20 roku. A w zamian za to ich synowie, mój brat i mój mąż, byli żołnierzami represjonowanymi. Także to są czasy, o których po prostu nawet trudno mówić o tej strasznej okupacji niemieckiej. I za każdym razem modlę się o te polskie dzieci, które są zabrane Polakom, żeby wróciły do płaczących matek w Niemczech. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy, kochani słuchacze Radio Marias. No, nie do końca takiej gorącej Florydy, ale uroczej, przyjaznej, słonecznej, tak. Dziękujemy za wszystko i z Panem Bogiem. Do zobaczenia za rok. Ale
Pani jest słuchaczką Radia Maria oczywiście. I dlaczego pani słucha Radia Maria? Nie wiem sama, dlaczego słucham Radia Maria. Odkąd przed laty włączyłam Radio Maria, tak mi towarzyszy. Weszło w moje życie, weszło mi w krew. Mam wielką potrzebę słuchać Radia Maria, słuchać ludzi, którzy tam przemawiają do nas mądrym słowem, kapłanów, katechezy. No w ogóle jestem zachwycona z dnia na dzień coraz bardziej. Dlatego słucham Radia Maria. Czy kogoś chciałaby pani w szczególny sposób pozdrowić? No w szczególny sposób. Może Bogusia Sierosławskiego i Bogusie, moich przyjaciół, którzy też na pewno słuchają Radia Maria. Dziękuję. Tutaj mówi Irena Puchalska-Grigor. Pozdrawiam wszystkich w Polsce słuchających Radio Maria, moją rodzinę, braci, siostry, moją córeczkę Kingę Bryźnicką, z mężem, z rodziną, z wnuków pozdrawiam. No wszystkich i życzę dużo zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego. No wszystkiego, co najlepsze. Bardzo nam miło, przyjemnie, że spotkaliśmy się tutaj z Polonią u ojców karmelitów. Bardzo po kapłańsku, po bratersku podjęli nas ojciec Artur, ojciec Józef. No i z wielką życzliwością przyjmują tutaj Radio Maria Polacy, którzy gromadzą się tu w Koronie. Także pozdrawiamy. Były obecne tu osoby różne z różnych organizacji polonijnych, między innymi z Polskiej Unii Kredytowej Polish Slavic, które tutaj też się gromadzą. Były nawet osoby nie mówiące po polsku. Jedna z osób właśnie podeszła mówiąc, że uczy się języka polskiego, uczestnicząc w tych polskich mszach świętych, budując się tą wiarą i pobożnością, dlatego także jest to też taki znak, w jaki sposób możemy, no nawet niepostrzeżenie, być tą wielką zachętą do wyznawania wiary, do trwania w Kościele Świętym przy Panu Jezusie. Także Radio Maria z Korony, z Florydy, od ojców karmelitów. Tutaj no, wyjeżdża w dobrych nastrojach i mamy nadzieję na, jak to zresztą sam ojciec Artur powiedział, na kontynuację tych pięknych, miłych spotkań w tym bardzo rozmodlonym gronie. Szczęść Boże! Jak słyszeliśmy, jak mówił ojciec Józef, na początku tej relacji 40 rodzin przyjechało tutaj, w to miejsce i założyło miejscowość o nazwie Korona. A ta nazwa tej miejscowości bierze się stąd, że również ci Polacy, te 40 rodzin 100 lat temu, wybudowali tutaj Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Korony Polskiej. Jeżeli są ludzie, którzy mają wiarę w sercu, mają pragnienie, to nawet w 40 osób mogą wznieść Kościół i mogą, że tak powiem, nadać pewien kierunek kolejnym pokoleniom, mogą zbudować miasto. Kończąc te relacje, pozdrawiam serdecznie, gorąco wszystkich, którzy nas słuchają. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Bardzo dziękujemy ojcu Janowi za tę korespondencję. Była to relacja ze spotkania opłatkowego rodziny Radia Maria w miejscowości Korona na Florydzie. Drodzy Państwo, za 20 minut trzecia. Zapraszam serdecznie do modlitwy różańcowej. Czas najwyższy na naszą modlitwę. Zapraszam, aby podawać intencje, w których chcemy się wspólnie modlić w tym momencie. Szczególnie zapraszam naszych słuchaczy z USA i z Kanady. Przypomnę numery telefonów do naszego studia 48 56 655 23 33, wcześniej jeszcze 011 na początku, lub 011 48 56 655 23 66. Ja natomiast pragnę podać intencje ze studia, intencje, które nadpłynęły do nas z Kanady, za świętej pamięci Edwarda Kantora, o radość wieczną dla świętej pamięci Michaliny Moczerskiej, o zdrowie dary Ducha Świętego dla Agnieszki w dniu imienin oraz o powrót do zdrowia dla stałej słuchaczki Radia Maria. Halo Radio Maria, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze Dziewica. Teraz i zawsze.
chciałem się modlić, również dołączyć do tych intencji, które ojciec wymienia za naszą ojczyznę polską, mądrość dla rządzących, o nawrócenie dla przyjaciół Kościoła, naszej ojczyzny. Chciałem się modlić również za Radio Maria, za ojca założyciela, za wszystkich ojców, za Ojca Świętego, za Kościół Święty, ale również podziękować Panu Bogu za odbywające się i przeżywane tutaj opłatki, tak Radia Maria, jak i również innych organizacjach polonijnych, których tu jest bardzo wiele, i w intencji o życie wieczne dla moich rodziców Heleny, Józefa Żółte, jak również teściów Marii i Andrzeja Hajnos, Jan z Chicago. No, Bóg zobacz Pani Janie, serdecznie pozdrawiam, niech Bóg błogosławi. Halo, Radio Maria, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja chciałem podać swoje intencje do tego dziesiątki Różańca Świętego, którą ojciec podał. Bardzo proszę. Ja chciałem się pomodlić za naszego prezydenta i premiera, i tą premier dawniejszą, za naszą Polskę, poszanowanie krzyża i was wszystkich redemptorystów w Polsce i na całym świecie. I chciałem się pomodlić za zmarłą moją żonę, tatusiów, rodziców i mojej żony i rodziców. I chciałem się pomodlić za księdza prałata kanonika Antoniego, księdza kanonika Juliana i za wszystkie dusze w Chrystusie cierpiące, które proszą nas o modlitwę. Tak. I chciałem się pomodlić jeszcze za tych, którzy z nami się będą modlili, jak gdybym się modlił. I za was, ojcowie redemptoryści, którzy pracujecie na całym świecie i nawet i tu w Polsce w Radiu Maria i w telewizji Tram i u nas w Chicago w centrali Radia Maria. Bóg zapłać. Panie Józefie, proszę poprowadzić naszą modlitwę. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Dobrze, Bóg zapłać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś
pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, poprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji Ojca Świętego, Radio Maria Telewizję Trwam i wszystkich ojców rentorystów, szczególnie w Tuchowie, i za naszą ojczyznę i wszystkich, którzy się z nami modlą teraz. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Za dusze w czyściu cierpiące wieczne odpoczywanie radź im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Amen. Ojcze kochany, Bóg zapłać za tą modlitwę, cośmy razem we dwóch modlili się i za wszystkich, którzy się z nami modlili. Bóg zapłać, Panie Ojca Józefie. I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozdrawiam Ojca i szczęść Boże w nocy dla Was. Bóg zapłać. Wieczór jest teraz. No to dobrego wieczoru. Dobrej nocy. Bóg zapłać, Panie Józefie. Pania. Za modlitwę, za to bycie razem, chociaż tak daleko, to tak blisko. Drodzy Państwo, za 11 minut, godzina trzecia.
Państwa do wysłuchania felietonu z cyklu Myśląc Ojczyzna mówi ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. O repatriacji uchodźców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, sięgnąłem poprzednio po wypowiedź papieża Franciszka wygłoszoną 8 stycznia tego roku na spotkaniu z korpusem dyplomatycznym całego świata. Jest to wypowiedź z wielu względów cenna. Dla jednych staje się ona rozwianiem niektórych wątpliwości. Dla drugich staje się ta wypowiedź zaskoczeniem, że we współczesnym Kościele jednak w istocie i co do istoty jest bez zmian, a już się niektórym wydawało, że nastąpiła rewolucja. Ciekawe są refleksje papieża na temat praw człowieka, o których wspominałem w minionym tygodniu. Ciekawe i ważne jest zaakcentowanie jako bezwzględnie podstawowego spośród tych praw prawa do życia. Ale nie mniej ciekawe są też papieskie wywody na temat wojen i migracji. Odręczącym swoimi konsekwencjami świat konflikcie w Syrii papież tak oto mówił. Wspólnym pragnieniem jest to, aby po tak wielkim zniszczeniu przyszedł czas na odbudowę. Trzeba zatem starać się o krzewienie warunków prawnych, politycznych i bezpieczeństwa potrzebnych dla odrodzenia życia społecznego, w którym każdy obywatel, niezależnie od przynależności etnicznej i religijnej, mógłby uczestniczyć w rozwoju kraju. W tym względzie ważne jest, aby chronione były mniejszości religijne, wśród których są chrześcijanie od wieków aktywnie wnoszący swój wkład w historię Syrii. Jest równie ważne, aby mogło powrócić do ojczyzny wielu uchodźców, którzy znaleźli gościnność i schronienie w krajach sąsiednich, zwłaszcza w Jordanii, Libanie i Turcji. Myślę, że ten tekst warto przywołać, że warto przy nim się zatrzymać. Z jednej strony on potwierdza to, co było przecież naszym wielokrotnie powtarzanym przekonaniem Kościoła w Polsce i przekonaniem także obecnego rządu. Pomoc winna dotyczyć w pierwszym rzędzie odbudowy kraju zniszczonego pożogą wojenną. To powinna być pomoc dostarczana tam, na miejsce straszliwych spustoszeń. Taka odbudowa substancji bytowej jest budowaniem nadziei, jest potwierdzeniem więzów tożsamości, jest dawaniem przyszłości człowiekowi i całemu narodowi. I może w tym kontekście łatwiej będzie zrozumieć tak zwanym postępowym katolikom, którzy byli niejednokrotnie w opozycji do tradycyjnego nauczania Kościoła, może łatwiej będzie im zrozumieć, że w działaniach miłości naprawdę nie chodzi o emocje, ale chodzi o pewien ład i porządek, który umożliwia konkretyzację miłości i w ten sposób uwalnia ją od płytkiej ideologizacji. Co ważne i ciekawe, papież potwierdza pośrednio w tym cytowanym tekście to, co było przedmiotem wielu sporów, bądź co najmniej niejasności. Jest równie ważne, raz jeszcze przywołuję te słowa, aby mogło powrócić do ojczyzny wielu uchodźców, którzy znaleźli gościnność i schronienie w krajach sąsiednich, zwłaszcza w Jordanii, Libanie i Turcji. Tak, to właśnie tam znajdowali się i znajdują autentyczni uchodźcy. W pierwszym rzędzie tam właśnie, tuż przy własnej granicy. Uchodźcą nie jest człowiek, który zabiera w chwili najazdu zgromadzoną przez siebie kasę pieniędzy, zaskoczony zabiera ze sobą kilka tysięcy dolarów i będąc w straszliwej traumie organizuje sobie całą siatkę przerzutu do krajów Europy Zachodniej. Wyrusza, by przedzierać się do Europy, do jej państw. To nie jest, proszę Państwa, uchodźca. To nigdy nie był uchodźca. Papież pośrednio wskazuje na konieczność uwzględnienia precyzyjnych definicji, które już funkcjonują i które wielokrotnie były przywoływane. Uchodźca to jedno. Migrant to niekoniecznie uchodźca. I znów ciekawe zdanie papieskie, na które warto zwrócić uwagę. Zaangażowanie i wysiłek włożony przez te kraje w tych trudnych okolicznościach zasługuje na uznanie i wsparcie całej wspólnoty międzynarodowej, która jest równocześnie powołana, by starać się o stworzenie warunków
do repatriacji uchodźców przybyłych z Syrii. Proszę Państwa, stworzyć warunki do repatriacji uchodźców przybyłych z Syrii. Oczywiście to nie jest jakiś nowatorski, odkrywczy głos. To jest głos wypowiadany wielokrotnie w przestrzeni Kościoła, ale tym razem jest to głos wypowiedziany przez papieża. Chyba po raz pierwszy tak bardzo wyraziście i dlatego warto w niego się wsłuchać. Był to felieton z cyklu Myśląc Ojczyzna, mówił ksiądz profesor Paweł Portkiewicz. Drodzy Państwo, bardzo Państwu dziękuję za ten czas, za to wspólne bycie razem w tych nocnych godzinach i życzę Państwu błogosławionego, pięknego dnia soboty, którą rozpoczęliśmy. Serdecznie Państwa pozdrawiam i pragnę na ten nowy dzień udzielić błogosławieństwa. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Jest za 2 minuty godzina 3. Kłania się Państwu ojciec Witold. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Godzina 3. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie podczas naszego nocnego programu i zachęcamy do pozostania razem z nami. Pragnienie wołam na noc, biorę.
Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych. O dar rozumu do lepszego zrozumienia Ducha Tajemnic Wiary Świętej. O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Drodzy Państwo, dziś artykuł 9, 9 przykazanie dekalogu, dziś o oczyszczeniu serca, o walce o czystości. Dwa ostatnie przykazania, 9 i 10, przykazania dekalogu, pomagają przeżywać świętą czystość, bo odnosi się to do 9 i wyrzeczenie się dóbr materialnych, 10 w myślach i pragnieniach. Oba te przykazania odnoszą się do aktów wewnętrznych odpowiadających grzechom przeciwko 6 i 7 przykazaniu, które moralna tradycja klasyfikuje w ramach tak zwanych grzechów wewnętrznych. Wnikając w przykazania dekalogu, mieliśmy okazję już zatrzymać się na większości z nich, od 4 do 10, które dotyczą naszego odniesienia do innych ludzi, możemy je niejako podzielić na dwie grupy. Do pierwszej z nich należą przykazania 5, 6, 7 i 8. Mówią one o konkretnych czynach, których nam nie wolno pełnić. Zabronione są zatem zabójstwo, cudzołóstwo, kradzież i kłamstwo. Wszystkie te czyny mają swój bardzo wyraźny, obiektywny kształt. Mogą być zatem przede wszystkim dostrzeżone, ocenione. Natomiast przykazanie 4, 9 i 10 odnoszą się do tego, co dzieje się w głębi duszy człowieka. Dokładniej powiemy sobie w sercu człowieka, w moim sercu, w Twoim. I co nie zawsze znajduje wyraźne odniesienie, odzwierciedlenie na zewnątrz, w postaci czynów dostrzeganych przez innych ludzi. Nieraz się tego boimy, co ktoś pomyśli o nas. A tutaj to wszystko dzieje się w naszym sercu, nim stanie się, powiemy, ciałem, stanie się faktem. Wie jednak o tym wszystkim Pan Bóg. Wie także nasze sumienie. I to przede wszystkim wobec tych, powiemy, instancji przychodzi nam odpowiadać za to, czy te przykazania zachowujemy, czy też nie. W kazaniu na górze Pan Jezus jednoznacznie powiedział: każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Popełnił zatem grzech, ponieważ w jakiejś mierze pozbawił tę kobietę jej osobowej godności, czyniąc ją przedmiotem swego pożądania. W przypadku 9 przykazania dekalogu krzywda wyrządzona drugiemu człowiekowi jest jeszcze większa. Pożądanie, o którym w nim jest mowa, uderza bowiem nie tylko w godność kobiety, ale również w świętość i nierozerwalność czyjegoś małżeństwa. Za każdym razem, gdy łamane jest 9 przykazanie, ono znajduje swoje jeszcze, powiemy, jakieś tragiczne przedłużenie. Wiemy, że zwłaszcza w obecnych czasach jest i echo rozbrzmiewa szczególnie silnie i prawdziwie złowieszczo dla zdradzonego współmałżonka, dla dzieci, dla dalszej rodziny, dla społeczeństwa, ale także dla Kościoła. Tak bowiem zawsze bywa wtedy, gdy grzeszne pożądania biorą w człowieku górę nad koniecznością opanowania siebie, a pragnienie postawienia za wszelką cenę na swoim prowadzi do zlekceważenia Bożego przekazania. Więc tu oczywiście każdy z 10 praw, które Pan Bóg dał, jeżeli je łamiemy,
próbujemy to jakoś wytłumaczyć sobie, jakąś dołożyć do tego interpretację. Jest to lekceważenie samego Boga. Dokonuje się oczywiście w nas szczególne takie zmaganie między dążeniami ducha a ciała. Możemy ze świętym Pawłem powiedzieć, chcę tego, co duchowe, idę za tym, co cielesne, ale to nie znaczy, że mamy teraz brać to jako usprawiedliwienie dla siebie. Mówiąc o dziewiątym przykazaniu, katechizm Kościoła katolickiego przypomina naukę świętego apostoła, który mówi o trzech rodzajach pożądania, czyli pożądliwości. Mówi, są nimi pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota. Katechizm precyzuje, co te pojęcia mogą oznaczać. Może oznaczać każdą gwałtowną postać pragnienia ludzkiego. Jednakże w teologii pojęcie to nabrało szczególnego znaczenia. Chodzi w niej bowiem o pragnienie zmysłowe, które przeciwstawia się wskazaniom rozumu ludzkiego. My mamy tę zdolność, otrzymaliśmy dar rozumu, dar wolnej woli, wolności. Ten sposób patrzenia na pożądanie wynika z nauki świętego Pawła Apostoła, który do Galatów pisał: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. Stąd nie ma między nimi zgody, także nie czynicie tego, co chcecie. To wewnętrzne napięcie między ciałem i duchem jest konsekwencją grzechu pierworodnego. Jak czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego, pożądanie wywołuje nieporządek we władzach moralnych człowieka i nie będąc samo w sobie grzechem, skłania człowieka do popełniania grzechów. Już popatrzmy w samym człowieku, ponieważ jest on istotą złożoną z ciała i duszy, istnieje pewne napięcie, toczy się pewna walka między dążeniami. I walka ta w rzeczywistości należy do dziedzictwa grzechu, jest jego konsekwencją i równocześnie jest potwierdzeniem, jest częścią codziennego doświadczenia walki duchowej, którą podejmujemy. W tym tutaj momencie katechizm odwołuje się też do nauczania świętego Jana Pawła II, który pisał w encyklice o Duchu Świętym: nie chodzi apostołowi o upośledzenie i potępienie ciała jako współkonstytucyjnego wraz z duchową duszą naturę człowieka i jego osobową podmiotowość. Chodzi natomiast o uczynki, czy też raczej stałe usposobienie cnoty i wady moralne, moralnie dobre lub złe, które jest owocem ulegania w pierwszym wypadku, bądź też opierania się w drugim zbawczemu działaniu Ducha Świętego. Ten rok jest rok duszpasterski, szczególnie naznaczony jest też tą tajemnicą Ducha Świętego, jego obecności w naszym życiu, więc tutaj też to takie jasne odniesienie, czy będziemy ulegali Duchowi Świętemu, czy też opierali się jego działaniu w naszym życiu. Dzisiaj dość często można spotkać się z różnymi formułowanymi stwierdzeniami, że teologia mówiąca o wewnętrznym rozdarciu człowieka oraz o związanej z tym problemem wstydliwości, sprawą określonej religii. Dlatego też w dobie kulturowego pluralizmu nie ma ona prawa narzucać swoich wizji wolnym, żyjącym w systemach demokratycznych ludziom czy społecznościom. Co najwyżej wizje te mogą być akceptowane przez niektóre osoby, które w swoim życiu prywatnym zdecydowały się postępować według jej zaleceń. W każdym razie nauczanie Kościoła zawarte w jego katechizmie, jak również przykazania w innych formach, na przykład te na które Jan Paweł II
głosił w trakcie swojej pielgrzymki do Polski, mają charakter, czy tak próbuje się to do tego tylko zawęzić, taki charakter konfesyjny, no i tak może dla jakoś tak indywidualnego rozpatrzenia. A przyjęcie tegoż nauczania przez ludzi sprawujących władzę publiczną mogłyby sprawić, że państwa demokratyczne stałyby się, jak to aż no to często słyszymy, czy słyszeliśmy, republikami wyznaniowymi. Dziś też te głosy jakoś są artykułowane, słyszymy gdzieś je w przestrzeni życia naszego społecznego, publicznego, jeszcze mocniej może w Europie. Tego rodzaju argumentacje, zarzuty każą Kościołowi szukać jeszcze innego rodzaju argumentacji, które będą bronić godności osoby ludzkiej. Bo gdy myślimy o przykazaniach, to tutaj też pojawia się, czy objawia nam się nieustannie to, że Bóg zabiega o naszą godność, na godność dzieci Bożych. Pragnie też zwrócić Kościół tutaj w tym przesłaniu o człowieku taki apel do współczesnego świata. Ojciec Święty Jan Paweł II też wielokrotnie odwoływał się do tych argumentów, wiedział, do kogo zwraca się, chociażby na takim spotkaniu UNESCO w Paryżu. Wiedział, że jego odbiorcami są ludzie będący przedstawicielami wielu narodów, kultur, że są wśród nich też i może wierzący, ale też i niewierzący ateiści. I tu mówi tak, trzeba do końca i integralnie widzieć człowieka jako szczególną, samoistną wartość, jako podmiot związany z osobową transcendencją. Trzeba tego człowieka afirmować dla niego samego, nie dla jakichkolwiek innych racji czy względów, jedynie dla niego samego. Trzeba tego człowieka po prostu miłować dlatego, że jest człowiekiem. Trzeba wymagać dla niego miłości ze względu na szczególną godność, jaką posiada. Człowiek, popatrzmy, żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze, dzięki tym właściwym też odniesieniom do tego, co wokół niego, co sam też stanowi. Jego życie jest kulturą również i w tym znaczeniu, że poprzez nią człowiek odznacza się, odróżnia od całej rzeszy istnień wchodzących w skład tego widzialnego świata. Człowiek nie może obejść się bez kultury. Jest ona takim miejscem jego bytowania, istnienia. Więc to też ten wymiar, w którym człowiek musi myśleć o tych swoich odniesieniach, jakim jest, jakim się objawia na zewnątrz. Ojciec Święty podkreśla też z wielkim naciskiem, mówi, nie ulega też wątpliwości, że pierwszym i podstawowym wymiarem kultury jest zdrowa moralność. Ta kultura moralna wraz z nią powinno iść wychowanie oparte właśnie o tę zdrową moralność. W świetle tych stwierdzeń mówi tak, nie wolno dać się uwikłać całej tej cywilizacji pożądania i użycia, która panoszy się wśród nas i nadaje sobie nazwę europejskości. Panoszy się wśród nas, korzystając z różnych środków przekazu i uwodzenia. Czy jest to cywilizacja, czy raczej antycywilizacja? Tak pytał się Polaków nas, pytał się, mówiąc do nas te słowa we Włocławku. Kultura, czy raczej antykultura? Tu trzeba wrócić do elementarnych rozróżnień. Papież, przecież kulturą jest to, co czyni człowieka bardziej człowiekiem. Nie to, co tylko jego człowieczeństwo. W związku z tym też jawi się pytanie, jaka jest to rola państwa wobec tego, co Jan Paweł II nazywa też nową cywilizacją pożądania i użycia, która korzysta w imię tak zwanej wolności, chociażby wolności artystycznej, ostatnimi czasy też, gdyby z
zmagamy się, wraca to na nowo, to nie tylko wtedy, kiedy Jan Paweł II był w Polsce i mówił do nas, gdy zwracał uwagę na przykazanie, bo popatrzmy, ile lat już minęło od tych